Nagrywamy. Jedziemy. Tam ktoś jest? Tak, słucham? Pan Bóg? Tak, witam. Zacznijmy od Ewangelii według świętego Jana. Rozdział 2, 1-11. Trzeciego dnia wesele w Kanie Galilei. Była tam matka Jezusa. Wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, w których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ona pochodzi. Ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swą chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. To znaczy, jak warto nastawiać ucho również w stronę Maryi, czyli jedno ucho do Pana Jezusa, ale drugie też do Maryi, bo on tu przyszedł i mówi tak: to nie jest nasza sprawa, mama, że nie mają wina, to jeszcze nie jest mój czas. Nie moja sprawa. Że to nie jest nasza sprawa. No on tak mówi, nie? On mówi, to nie nasza sprawa. A Maryja wiedziała, że to się w tym momencie odpali, bo ona mu nawet nie powiedziała: hej, Jezus, przecież to dzisiaj. Tylko poszła do tych sług i powiedziała: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Czyli ona, kończąc, ona objawiła nawet Panu Jezusowi wolę Ojca co do tamtego wydarzenia, gdzie się Jemu wydawało, to jeszcze nie teraz. To był dla mnie taki ostatnia rzecz, na którą zwróciłem pierwszy raz uwagę, co wyprawia Maryja. Już nie mówiąc o tym, co się działo tam w The Chosen, jak się oglądało rzeczywiście ją niesamowitą mamy w Kanie. No dobra. A co do Ciebie mówi to słowo? Ja mam przeszłość. Od razu mi się nasuwają właśnie przeszłości, jak ja czytałem to słowo i co się pojawiło. Prosta rzecz, po prostu uratował wesele. Jak kiedyś sobie to czytałem, to jak się nawracałem, po prostu uratował wesele, nie? Ogarnął temat wesela. Nie widziałem tam jakby całości tego cudu, widziałem tylko, że kurczę, ale zrobił robotę. Uratował wesele państwu młodym. I to taka normalność w codzienności, a przy tym zrobił coś dla mnie. Ja patrzyłem na to w pełnym podziwie, nie? Ponieważ zrobił taki numer, że jeszcze pochwały dostał Pan Młody. Aha, że mimo, że nie dopilnował do końca, to Pan Jezus mu tak pomógł, że jeszcze wyszło, jakby to było celowe. Pomimo tego, że właśnie nie dopilnował, to i tak on jeszcze dostał pochwały, nie? Od starostwa. No to jest ciekawe. Tak. No i to jest bardzo ważne, bardzo mi się to wydaje ciekawe, że jeszcze jest sytuacja w takie coś, że pomimo naszej niedoskonałości, upadków, trudności, problemów, to on jest cały czas jest z nami w codzienności, przez to właśnie nam pokazuje, a przy tym on chce, żebyś ty też zbierał pochwały. Żebyś nie uciekał od tego, nie? Ja na to tak patrzę, nie? Ale mam też jeszcze... Jeśli idziesz z nim, no nie? Tak, jeśli idziesz z nim, nie? Żebyś nie stawiał siebie na pierwszym miejscu, żeby to każdy zrozumiał, wiadomo. I druga rzecz, teraz już, którą właśnie rozkminiałem, to jest strach. Strach przed tym, jak usłyszysz słowo od Pana Boga w głowie, żeby je zrobić. A mało tego, strach jeszcze, jak ktoś przyjdzie do ciebie i tobie powie: ty wiesz co, idź się pomóc nad Józkiem, bo ja wiem, że Pan Bóg przez ciebie będzie działał i naprawdę niesamowite rzeczy będą się dziać, nie? I ja to patrząc na tą sytuację, super właśnie tak jak ty nawiązałeś do Maryi, że ona mu powiedziała, tak. A on powiedział do służących. Tak. Napełnijcie i zanieście. Ja się wyobrażałem, jak ja bym był tym służącym i on do mnie przyszedł, nalej wodę i zanieść staroście. Tak. To ja idąc tam z tą wią, widziałbym, że mi ścinają głowę. Dokładnie. A bo ja niosę wodę, nie? Ale mało tego, ale jeszcze jest pytanie, w czym? No bo tak. Oni tam piszą, służyło do żydowskich oczyszczeń, czyli rozumiesz, to było jedno z najgorszych naczyń w tamtym miejscu, brudne, człowiek. Wiesz, od rąk, nie wiadomo, czy tam nie pluli chłopaki, jak wchodzili na salę w te okolice, a on mówi, kurde, lejcie wodę do tego. I zanieście to. I zanieście, i teraz jest pytanie, bo dreszczyk emocji jest to, co ty mówisz, w którym miejscu woda się stała winem, bo może się okazać, w którym się mogła stać woda winem, albo jak oni nalewali wodę do stągwi, aha. Albo jak nieśli, a możliwe, że dopiero jak lali staroście weselnemu i wtedy się zrobiła czerwona. Tak. Czyli oni nieśli cały czas, patrzą, woda. Tak. No rozumiesz? Położyli, nabrali, zanieśli, a on się napił i dopiero wtedy mogła się zmienić. Tak, tak. I jakie to jest zaufanie? Jakie to jest pozbycie strachu? No, on czyli zaufanie przez łamane przez pozbycie strachu. Uczysz się zaufania, łamiąc twój strach. Pan Jezus pokazuje ci, jak łamać twój strach, a jak tak. go możesz łamać. Tutaj jest prosty przykład. Nie wszystko tak, jest tak. związane w relacjach. Tak, tak. Relacja z Panem Młodym, relacja z Paną Młodą, z Maryją, z uczniami. No najmniejszą chyba miał relację z tymi, którzy nieśli to, nie? Ale wszystko jest oparte na relacji, nie? I to jest coś fajnego. Jak warto słuchać to, co do ciebie mówią ludzie, nie stać się jakby tak zaporem na to, że po prostu nie pójdziesz, nie wiem, to ci mówi, że stary, potrzebujesz terapeuty. Co, ty dajesz spokój, ja nie potrzebuję, jestem zdrowy. Ta, 15 lat siedziałeś w więzieniu, nie potrzebujesz, no okej. Okay. Tak. Prosty przykład, nie? No uzdrowił mnie Pan Jezus i tak dalej, nie? No ale w głowie masz rzeczy, które naprawdę trzeba poukładać. Dokładnie. To jest prosta rzecz, nie? No, więc to tak. To są takie sytuacje, które mnie gdzieś się bardzo tak pokazały, bo są jeszcze tam, pracuje we mnie, że to są stągwie, przemienienie z wody, wino, czyli, ale woda też jest czymś wspaniałym, nie? Czyli na wino, co jest jeszcze wspanialsze dla wielu, ale też co gubi. Czyli podsumowując, żeby to złapać w jedność, co się musi wydarzyć w twoim życiu, żebyś zaczął się mniej bać, więcej słuchać podpowiedzi, wychodzić z tego swojego zakątka strachu i naprawdę wspierać się Maryją, albo na Maryi, albo przez Maryję, a nawet, śmiem powiedzieć, schować się pod jej płaszczem. Nie bój się schować pod jej płaszczem, tak. Bo zniknie całkowicie strach, nie? Przez Maryję do Jezusa. Różańce jest karabin maszynowy na diabła. I ty mówisz, co się musi wydarzyć, żebyś się przestał bać, zbliżył do Maryi i tak dalej. Czasem nam się wydaje, że do tego potrzeba rekolekcji, nie wiadomo jakie duże rzeczy. A czasami trzeba sięgnąć do kieszeni, chyba że masz tu sięgnąć do kieszeni i odpalić karabin maszynowy. Nam się wydaje, że to są za proste rzeczy, żeby mogły zadziałać. No Pan w ogóle się przez proste rzeczy działa. Brudne stągwie. Lądujemy. Przez Maryję. Dokładnie. Do Jezusa. A wtedy wina jest podobno tyle, że tam wiesz, chłopaki by to mogli pić przez 2 tygodnie. I prosić o uzdrowienie ze strachu. Żeby się nie bać. Jeszcze w tych czasach to już w ogóle, nie? Dobra. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.